Na pewno nie był to dla nas, wbrew pozorom i patrząc na wynik, łatwy mecz, szczególnie w pierwszej połowie tej Chrobry. Napsuł nam bardzo dużo krwi, szczególnie naszej formacji obronnej i bramkarzom, bo on naprawdę podnosiło się ciśnienie sztabowi szkoleniowemu na ławce. Ale myślę, że no w drugiej połowie zagraliśmy, skorygowaliśmy nasze błędy i zagraliśmy zdecydowanie lepiej, stąd taka duża różnica bramek, ale też myślę, że Chrobry ma swoje problemy, ale nie chcę mówić tutaj w Ługowie. Ja myślę, że moja drużyna podeszła do tego bardzo profesjonalnie, rzuciliśmy bardzo dużo bramek, a już druga połowa naprawdę w nasze wykonanie mogło się podobać. Wynik na tablicy, oczywiście boli taka przegrana, ale też widzieliśmy, z jakim zespołem gramy, jakie oni mają cele, jaki mają skład, rotowanie składem. My niestety dzisiaj tego nie mieliśmy, brakowało nam bardzo tak, mózgu zespołu, środka, bo no, w drugiej połowie bardziej widać było, bo Tomek na zmęczeniu już gdzieś nie dawał rady, ale próbowali zamienić Rafałem Jamielem, ale on nie jest środkowym rozgrywającym, on jest egzekutorem, prawa ręka, prawy rozgrywający, także gdzieś to też ten, ale to nasz problem, to żadna, nie, żeby nie myśleć, że tam zwalam winę na to, że kontuzjowani chłopacy, no dzisiaj zrobili to, co mogli, to, co byli w stanie chłopacy, także dzięki im za to, że walczyli do końca, oczywiście mocne słowa też tam padli w time-aucie, bo nie pozwoli na takie rzeczy, kiedy bramkarz nam odbija piłę, a my stoimy, oglądamy dobitka, on za drugim razem znowu broni i tylko wtedy my zbieramy tą piłę. To o takich rzeczach zawsze mówię i będą po prostu ukarani takie ludzie następnym razem, bo nie wolno takiej rzeczy robić. No a tak, no coś mówię, boli ta przegrana, ale wyciągamy wnioski, zobaczymy to wideo. Wiemy, co my robiliśmy źle, ale nie mówię, graliśmy z dobrym, silnym przeciwnikiem i gratuluję zespołowi z Azotu Puławy zwycięstwa. Pierwsza połowa wydarzyła się, nie mogę powiedzieć, że jakaś zła, ale wiadomo, straciliśmy 19 bramek, ale zdobyliśmy 24. Wiadomo, trochę bramkarzy nie bronili, my im nie pomagali, oni nam oraz w drugiej połowie skupiliśmy na naszej obronie, trochę bramkarz odbił, wiadomo, my przychwyciliśmy tam piłki, poszła kontra i zrobiliśmy wynik tam w 5 minutach do plus 7 i już potem po prostu grali swoją grę na spokojnie, więc dobrze, 3 punkty jadą do połowy. Na pewno źle weszliśmy w tą drugą połowę, popełniliśmy masę błędów, z takim doświadczonym zespołem to jest od razu bezpośrednio kontra, skarcili nas. Tak naprawdę, co tu można jeszcze więcej powiedzieć. Na pewno brakowało Pawła Paterka, który tam napędza nasz atak. Wszystko naprawdę zaczyna się od niego. Co to jeszcze? No, gratulacje dla zespołu z Puław. Dali nam porządną lekcję, jak powinno grać się w obronie, jak i w ataku. Dziękuję.